Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Błachu, dzień dobry, ze mną Szymon Dusza, siemanko. Siemanko, witam. Jesteśmy na Artnox Campie, jesteśmy po treningach z Witkiem Kostką. My mieliśmy okazję rozmawiać na piątych urodzinach Artnoxa o twoich zmianach, które wprowadziłeś. Ja obserwuję twoje social media, no i dzieje się, dzieje. Są treningi w Uniku, treningi w UCA, treningi w Copacabanie, wyjazdy w góry z Robertem Bryczkiem, z braćmi Oleksiejczuk, także sporo tych zmian już wprowadziłeś w życie. No tak, tak jak wtedy właśnie rozmawialiśmy, to co sobie zaplanowałem, założyłem, teraz realizuję. I fajnie, bo takie zmiany zawsze, czy teraz w sporcie, czy nawet w życiu prywatnym, wprowadzają trochę świeżej takiej energii, takiej w ogóle świeżości. Także też taki każdy wyjazd dla mnie to jest fajna jakaś nowa energia, coś nowego, nowi ludzie, nowi sparring partnerzy, nowi partnerzy treningowi, tak się tam technik, zadaniówek, także jest dużo różnorodności, dużo różnych stylów, różnych ludzi i na tym właśnie mi zależało i teraz to robię. A powiedz, no bo to jest już chyba ten taki mocny etap przygotowań przed twoim kolejnym pojedynkiem, więc po Artnox Campie, gdzie Warszawa, czy jak będzie wyglądała twoja dalsza trasa? Ja tutaj wczoraj zjechałem prosto z Warszawy z moim mentorem nowym, Rafałem Sikorskim, pozdrawiam cię Rafcio. Zjechaliśmy z Warszawy prosto na obóz, tutaj na mocne 3 dni, na jeden dzień lecę do Opola. Na poniedziałek do domu wracam do dziewczyn i we wtorek znowu jadę do Warszawy, dołączy do nas teraz Robert Bryczek już na stałe, na te 5 tygodni najmocniejsze. Jedziemy do Warszawy, a najprawdopodobniej za 2 tygodnie w mojej urodziny startuje obóz Octopusa w Spale i też tam lecimy. No także mocny, napięty grafik, finał tego zobaczymy w Ostródzie. No dokładnie, za 6 tygodni chyba jest ta gala już. Czekam na nowe ogłoszenie, bo z tego co wiem, jest to też potwierdzone, Kacper zapał kontuzję, także nie zawalczę z Kacprem, zawalczę z kimś innym, z kimś nowym, czekam na potwierdzenie i nie mogę się już doczekać, z kim, w zasadzie jest mi to obojętne tak naprawdę, bo po prostu ja teraz bardzo ciężko trenuję, przede wszystkim sobie muszę udowodnić, że jeszcze mi to sprawia frajdę, że chcę to robić, że mam zajawkę, że mi się to podoba i muszę stoczyć twardą walkę zwycięską, żeby po prostu, wiesz, dla samego siebie się spełnić. A ty już chyba pokazałeś, że potrafisz wyjść z tych dołków w swojej karierze. Problem był potem, żeby po wyjściu utrzymać się na powierzchni. Czy już jest plan na to, aby wyjść z tego dołka, bo to już pokazałeś, że potrafisz robić, ale żeby pozostać na tej wznoszącej fali, żeby wygrywać kolejne pojedynki? No, tak jak się mówi, tak, że zdobyć, powiedzmy, pas, trofeum jest łatwiej niż to później utrzymać. I to się też często potwierdza w prawdziwym życiu, więc no, mam jakiś taki syndrom niestety, ale tak jak powiedziałeś, wychodziłem z takich opresji już, po 2 przegranych jestem teraz, byłem już w takiej sytuacji. Nie chcę sobie robić jakiegoś z tego powodu dodatkowej presji, a wręcz przeciwnie, chciałbym tą presję zamienić w takie właśnie paliwo, taką energię, ten powiew, który właśnie da mi tą moc, żeby przełamać się i stoczyć dobrą walkę, za którą znowu dostanę jakiś bonus, żeby ludzie znowu sobie o mnie usłyszeli, odświeżyli sobie pamięć o mnie, tak jak do tego kiedyś się przyzwyczaiłem. No tak jak powiedziałem, przede wszystkim dla samego siebie i też dla Artnoxu, dla Artura, bo naprawdę jest gość, pomaga naprawdę bardzo wiele, daje z siebie i po prostu też chciałbym dla niego, jemu sprawić tą przyjemność. A powiedz jeszcze, czy na stałe zwiążesz się z jakimś klubem, czy to będzie po prostu taki wasz team z trenerem, z którym wymieniłeś, z mentorem i będziecie po prostu podróżować po klubach, czy pod jakąś banderę większego klubu podejdziesz i tam się będziesz reprezentował ich barwy? Wiesz co, to się okaże na razie. Na razie nie mam takiej presji, nie musimy, że tak powiem, przynależeć do żadnego teamu. Na razie reprezentuję swój rodzimy klub Next Level z Opola, bo tam się wychowałem, tam trenowałem całe życie i jak jestem w Opolu, tam trenuję u chłopaków, także pozdrawiam też serdecznie Next Level BJJ. Na razie to wygląda w ten sposób, że jest Rafał, jestem ja i Robert Bryczek i tak naprawdę na razie wystarczy nam tak naprawdę jedna para po to, żeby przedrillować wszystkie odpowiednie rzeczy, które muszę użyć w walce. Muszę po prostu zaprogramować swoją grę jakby troszkę na nowo, wiesz o co chodzi. Muszę przede wszystkim wywalić stare błędy, stare naleciałości, które nie jest prosto wyeliminować. Tak między innymi na ten temat się może powiedzieć więcej trener Jacek Kucharczyk z Copacabany, trener bokserski, pozdrawiam trenerze. Cały czas na każdym treningu po prostu czuję się dalej jakbym, wiesz, zaczynał przygodę z boksowaniem tak naprawdę.
a trochę boksuję już w tym życiu, ale to się, jak się okazało, nie było tu zawsze pod okiem fachowca, tylko jak kiedyś było, no nie było takiego dostępu jak teraz do podróżowania, do takiego, wiesz, takiego mieszania się w klubach i tak dalej, wszystko było trochę bardziej hermetyczne. Gdzieś tam to człowiek trenował po prostu sam dla siebie, nikt na to po prostu, mówię, żaden autorytet na to nie spoglądał z boku. Teraz troszkę to zmieniłem i właśnie przede wszystkim takiej dużo pracy indywidualnej, nie? Czy na przykład jedziemy, pojechałem na sparingi do WC z Rafałem, to nie jest tak, że on też trenuje i robi i gdzieś tam patrzy na mnie z boku, tylko po prostu ja robię, on stoi z boku cały czas jak normalny narożnik, na bieżąco wszystko mi tłumaczy, mówi, poprawiamy, eliminujemy, normalnie jak na walce, tak? Jeśli nie ma z tym problemu żaden trener w żadnym klubie, na razie nie było takiego problemu, czy w Uniku, czy w WCA, czy w innym klubie, żeby ktoś z boku stał i podpowiadał, to tak po prostu działamy. I teraz mam Roberta zaraz pod ręką, mam tu we Wrocławiu też chłopaków, mam też Michała Michalskiego, mam Erwina od Artura, mam Zadorę, jeśli będę chciał się, wiesz, kickboksersko przygotować. Mam blisko Katowice, mam Igora Michaliczna, mam Adama Niedźwiedzia, Tomka Jakubca, ale na razie jest ta stolica, tam też jest Copacabana, jest Unik, tak jak powiedziałeś, jest WCA, także tam też jest bardzo dużo chłopaków, z którymi jeszcze nie robiłem, z którymi mogę porobić, mogę przerobić. No i tak na razie wygląda. WCA tylko na razie sparingi, a w Uniku z Radkiem Paszuskim też troszkę taka już jakby na razie się rysuje szersza współpraca, ponieważ bardzo mi się tam podoba w tym klubie. Jest bardzo fajny klimat, taki właśnie przypominający kiedyś u siebie w klubie w Opolu właśnie. Taka rodzinna atmosfera, każdy sobie pomaga, jest przede wszystkim pełna kultura. Taka szybka anegdota, byłem tam pierwszy czy drugi raz w Uniku. No i tam po treningu stoję z kolegą, coś tam tłumaczę, coś tam, wiesz, na P i na K, tam się wydzieram, bo coś tam, wiesz, się rozemocjonowałem i podchodzi do mnie Kamil Paczulski, brat Radka, i mówię do mnie: Szymek, chodź na chwilę, mówi, bo u nas nie przeklinamy w klubie, wiesz, o co chodzi. Tak się upatrzyłem, ale myślę, kurczę, spoko, wiesz, coś trochę innego, coś fajnego. I rzeczywiście tak popatrzyłem, wiesz, na Radka, na innych tam chłopaków, nikt tam nie przeklina. I po prostu, wiesz, mimo że tam chyba trenuje największy odsetek tych youtuberów, tych wszystkich, wiesz, teraz freakowych organizacji, fejmowych i tak dalej. I naprawdę jest mega trzymany poziom kulturalny, trenuje tam dużo dziewczyn, dzieci, w ogóle tam teraz coś się dzieje. I byłem tak zaskoczony, ale tak, wiesz, pozytywnie, co nie? I przez to sam zacząłem trochę nie przeklinać. I naprawdę bardzo fajnie, nie? I wiesz, no i też Radek jest mega, mega mocny gość. Naprawdę teraz ta walka to będzie, stójkowo to będzie po prostu majstersztyk. Robiliśmy teraz stójkę, robiliśmy ściany, robiliśmy jeszcze parteru, ale jest silny, zrywny i naprawdę myślę, że to będzie bardzo dobra walka z jego strony. I też ja fajnie sobie tam dużo powyciągam, nie? Także na razie jest Warszawa, są obozy, jeździmy Zakopane do Bielska, wiesz, mamy na razie takie wąskie grono, ponieważ bracia Oleksiejczy też już polecieli do Poznania. Jestem tam cały czas z nimi w stałym kontakcie, bo troszkę tak jest w tej Warszawie, że na boks jedziesz tam, na sparingi jedziesz tam, coś tam, na siłownię jedziesz tam, wszystko jest takie troszkę rozjechane. Akurat ja mam taką możliwość dzięki Rafałowi, że gdzieś tam, wiesz, mamy wspólnie ten wolny czas wtedy, kiedy trzeba i tak dalej, to wszystko jest ogarnięte, ale jak ktoś, wiesz, no nie przelewa mu się jakieś finansowo i tak dalej, to jest jednak duży wydatek w tej stolicy, a w takim Ankosie mają wszystko w jednej budzie i też sobie to chłopaki właśnie chwalą, także na razie jest tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To też chyba wartość dodana do przygotowań, jeżeli twój trener cały czas jest przy tych sparingach, bo to, co wypracujecie na treningach, te podpowiedzi, które on ci zadaje, to potem będzie łatwiej, kolokwialnie mówiąc, sterować tobą z narożnika, bo tak to mniej więcej wygląda, że trener ma pada i steruje zawodnikiem w klatce. Jeżeli zawodnik potrafi słuchać, to potem są tego efekty. Dokładnie, przede wszystkim sam wiesz, z boku dużo więcej widać, dużo lepiej to wszystko się ogląda, dużo więcej dostrzeżesz, a Rafał to też jest czarny pas jiu-jitsu, całe życie trenował. Byliśmy wiele razy w Tajlandii i podpatrywał gdzieś te treningi u tych trenerów, te, wiesz, jak oni prowadzą i tak dalej. Ma bardzo dobre mentalne podejście. Znamy się już bardzo długo też i sam byłem ciekawy, jak to będzie, bo nie do końca też troszkę wierzyłem, że to się może udać, ponieważ mówię, no, znamy się już pół życia z różnych sytuacji, wiesz, i lepszych, i gorszych, i wesołych, i smutnych, i jakichś tam imprezowych, i sportowych. Więc sam byłem po prostu ciekawy, czy będę w stanie się, wiesz, na tyle zaangażować w posłuch w jego, wiesz, to co on mówi i czy będę w stanie to wykonywać, czy na zasadzie będę, dobra, wiesz, gadaj, a ja zrobię tak, nie? Ale na razie te parę tygodni, które przerobiliśmy, pokazują, że jestem w stanie to robić, fajnie nam to wychodzi, ja się słucham, on też jest zadowolony z tego, że ja właśnie wykonuję to, co on mówi. A mi to też pasuje, bo ja, wiesz, prowadziłem zajęcia, prowadziłem klub, jedno, drugie, przygotowywałem się i tak dalej.
A teraz jestem w takiej właśnie etapie, że lubię słuchać, jak ktoś właśnie lubię brać udział w ogóle w treningu, rozumiesz? Mniej mi się podoba samo prowadzenie, jak na przykład tak jak teraz się o trener Koty, Witek Kostka, bo też teraz trochę mamy większą rozłąkę, tak, bo kiedyś tam jeździłem co tydzień, teraz się widzimy zdecydowanie rzadziej. To też po prostu z przyjemnością ten trening teraz zrobiłem, tak samo wczoraj Radek Marcinkiewicz, Zapaśnik Zamysłowa. Wchodzę, wiesz, mam mnóstwo pary, fajnych chłopaków, wiesz. Jest poczucie humoru, jest robota zrobiona i tak dalej, jest trener, który zadaje, przychodzisz, robisz, wychodzisz, no coś pięknego. Przede wszystkim bije od Ciebie duży entuzjazm i mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki, tego Ci życzę. Mam nadzieję, że rywal na Ostrudę się znajdzie, nie będzie żadnych perturbacji. Do zobaczenia, w takim razie dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.